to urządzenie marki Magnum, model THF207P. Jest to 200-amperowa spawarka przeznaczona do spawania metodą TIG i MMA. Urządzenie jest zbudowane w technologii IGBT, zasilane z sieci jednofazowej 230 V. Spawarka posiada czytelny, miękki panel z wyświetlaczem oraz duże gniazda prądowe. Proszę zwrócić uwagę, że na panelu nie ma żadnych wystających elementów. Odpada więc ryzyko uszkodzenia, urwania jakiegoś potencjometru. W komplecie znajdziemy przewód masowy z zaciskiem masowym, uchwyt elektrody, uchwyt TIG w saszetce, mały podstawowy komplet akcesoriów do uchwytu TIG, korek, tulejkę, parę porcelanek. W komplecie również znajduje się młotko, szczotka oraz podstawowa tarcza spawalnicza. Tak jak mówiłem na początku, jest to urządzenie przeznaczone do spawania metodą TIG i MMA. W metodzie TIG można spawać prądem stałym DC z funkcją puls, jak również bez funkcji puls. Zresztą spójrzmy na panel. Panel urządzenia THF207 Plus podzielony jest na czytelne sekcje. W pierwszej sekcji ustawiamy metodę spawania. Możemy wybrać metodę TIG z funkcją puls oraz metodę MMA. W przypadku spawania metodą TIG bądź TIG puls dodatkowo możemy spawać w trybie dwutakt bądź czterotakt. Na środku znajduje się wyświetlacz. Obok niego zaznaczone są wartości, które aktualnie możemy regulować, czyli prąd spawania w amperach, czas w sekundach oraz częstotliwość pulsacji w hercach. Obok, przy oznaczeniach plus, minus, znajdują się przyciski regulacyjne, którymi ustawiamy wartość wszystkich dostępnych parametrów. Poniżej znajduje się drabinka, która pokazuje nam i pozwala ustawić cały przebieg prądu spawania. Zaczynając od czasu wypływu gazu przed spawaniem, to prąd początkowy, czas narastania prądu spawania, prąd spawania bądź prąd maksymalny w przypadku wykorzystania funkcji puls, prąd minimalny przy spawaniu metodą TIG z funkcją puls, maksymalna częstotliwość pulsacji, jaką możemy ustawić w przypadku tego urządzenia, wynosi 100 Hz. Prąd minimalny, czas opadania prądu spawania. Bardzo ważny parametr. W przypadku tego urządzenia, po to, aby ono prawidłowo działało, czas opadania prądu spawania musi być różny od zera. Można ustawić wartość na zero, ale w przypadku tego urządzenia ta wartość musi być różna od zera. Zresztą każdy doświadczony spawacz wie, że żeby właściwie zakończyć spaw, uniknąć krateru, ten czas opadania musi być dostosowany do wcześniejszych wartości i nie może wynosić zera. Ostatnią wartość, którą możemy wyregulować, jest wypływ gazu